Dzień dobry, Sebastian Czapliński, to jest program Czas Prawdy. Dziś moim i Państwa gościem będzie pan Jacek Międlar, były duchowny, a obecnie redaktor naczelny portalu wprawo.pl. Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, panie Sebastianie, witam Państwa. Panie Jacku, proszę mi powiedzieć, zaskoczyła pana ta informacja, że 13 z 17 członków Rady Medycznej złożyło na ręce premiera rezygnację. To nie do końca chyba była taka oczywista sprawa, a mimo wszystko no, to się zdarzyło. Prawdę mówiąc, nie byłem zaskoczony. Nawet byłem pod wielkim takim podziwem, że ci panowie, którzy w tej Radzie Medycznej, Radzie skandalicznej, jeżeli chodzi o podejmowane decyzje, bo ta Rada doradzała premierowi, a zwłaszcza ministrowi zdrowia Niedzielskiemu w tym, jak segregować Polaków na lepszych i gorszych. Mimo wszystko ci panowie, którzy tam byli w tej Radzie i panie, wytrwali przez dłuższy czas presję i oddech na swoich plecach społeczeństwa. I prawdę mówiąc, gdyby nie ta presja, która jest oddolna społeczeństwa, czyli publikowanie zdjęć tych członków Rady Medycznej, czyli kontestowanie ich wypowiedzi, czyli krytykowanie podejmowanych działań, czyli wskazywanie na możliwe powiązania członków Rady Medycznej z wielkimi koncernami farmaceutycznymi, a też to nie powinno być dla nas żadnym zaskoczeniem, że lekarze mają jakieś związki z koncernami farmaceutycznymi. Wielu z nich pobiera jakieś granty, czy to poprzez finansowanie tak zwanych konferencji w Australii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeden dzień to jest konferencja, 12 dni to jest wypoczynek na pięknej plaży, czy również w inny sposób. Im ktoś ma wyższy stopień, tym te granty są oczywiście bardziej wyższe, na wyższym poziomie. Jeżeli chodzi o tych 13 członków, to tak, z jednej strony poczuli oddech społeczeństwa i już poczuli się zmęczeni tym, co wyprawiają, zaprzeczając samym sobie w przeciągu tak naprawdę 2-3 miesięcy. Przypomnijmy, no jeszcze kilka miesięcy temu zapewniano nas, że przyjęcie szczepionki będzie nas chroniło przed zakażeniem. Potem zmieniano narrację i twierdzono, że nas uchroni przed śmiercią. A teraz się mówi, że po prostu no, będzie to prawdopodobnie w większej ilości przypadków lżejsze przechodzenie choroby. I to jest non-stop zmiana narracji tylko po to, by wcisnąć jak najwięcej preparatów, by jak najwięcej ich sprzedać. A tutaj możemy tylko domniemywać, bo tezy nie mogę postawić, gdyż papierów nie mam, że ci członkowie jakieś granty z tego z pewnością tu widzimy po raz kolejny, że oddech społeczeństwa na plecach tutaj wywarł znaczący skutek, no i szczury uciekły z tonącego statku. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, pan się spodziewa, że ta zmiana będzie zmianą na lepsze, ta wymiana tych członków Rady Medycznej, bo pamiętamy sytuację związaną chociażby z ministrem zdrowia panem Rafałem Szumowskim, kiedy odchodził ze stanu, przepraszam, panem oczywiście Łukaszem Szumowskim, który odchodził... Ewangelista Łukasz, oczywiście. Z panem Łukaszem Szumowskim, który odchodził ze stanowiska, którego ludzie no troszeczkę mieli już dość w pewnym momencie, no ale pojawił się już nie ewangelista, ale jednak mimo wszystko pan Adam Niedzielski, no i chyba ta zmiana nie wyszła do końca na dobre. Profesor Łukasz Szumowski przetarł ścieżki Niedzielskiemu, którego etycznie, moralnie, no, nieprawnie nie obowiązuje przysięga Hipokratesa. W mojej ocenie nie bez kozery jest teraz ministrem zdrowia człowiek, który nie jest lekarzem, ale jest ekonomistą i ludzi nie traktuje jak byty ludzkie, ale troszkę jak przedmioty, które należy poustawiać tak, aby była jakaś największa korzyść. Czyja? No na pewno nie nasza, bo na pewno na korzyść społeczeństwa nie jest sanitarna segregacja, i która niby ma pomagać ludziom w uchronieniu się przed koronawirusem, a tak naprawdę ona segreguje ludzi i dzieli na lepszych i gorszych. Czego się teraz możemy spodziewać? Rząd Prawa i Sprawiedliwości to jest rząd, który jest silny wobec słabych i słaby wobec silnych.
Widzimy to na przykładzie różnych wydarzeń, na przykład nowelizacja ustawy o IPN. Dopiero gdy to światowe media i światowa politykiernia podniosła łeb, to wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął się wycofywać. Tak samo jest w kwestii Zielonego Ładu, tak samo było w kwestii Turowa, TSUE i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, gdy politykiernia światowa, europejska, Unii Europejskiej, brukselska podnosi łeb, to wtedy PiS zdaje się być partią, która się ugina pod daną presją. Taką presję mogą wywierać Polacy, zważywszy na fakt, że w pewnym sensie PiS jest partią populistyczną, czyli jest partią, która, to nie do końca może jest dobre określenie, ale w pewnym sensie myślę trafne i zrozumiałe przez odbiorców. PiS dobiera swoje postulaty pod większość, którą uzyskują w statystykach, w badaniach socjologicznych. Jeżeli większa część Polaków oczekuje danej decyzji, to rząd Prawa i Sprawiedliwości taką decyzję będzie podejmował. Gdyby nie ten oddolny sprzeciw wobec segregacji sanitarnej, wobec przymusu szczepień, który jest przymusem, a nie jest tylko jakąś zachętą, bo musimy mówić o przymusie, jeżeli wywiera się presję nawet emocjonalną. Presja emocjonalna, jeżeli nie zaszczepisz się, to skończysz na bruku i nie będziesz pracował w danym zawodzie, to jest przymus, a nie zachęta. To z pewnością sytuacja w kraju byłaby o wiele bardziej zaostrzona. Może nie tak jak w Australii, którą rządzi banda czubków, która nie wpuściła na Australian Open Nowaka Dżokowicza, co jest absolutnym skandalem, który winny skrytykować media na całym świecie i politycy na całym świecie. Tymczasem spora część, a nawet większa część tych mediów i polityków, zachowanie bodaj Hołka, tego ministra z Australii, poparli. Zatem tutaj możemy mieć nadzieję, że oddolny nacisk społeczny przynosi swój skutek i PiS jako partia, powtórzę, silna wobec słabych, słaba wobec silnych, może się ugiąć i miejmy nadzieję, że tak się stanie. Warunek jest jeden. Sprzeciw musi być zdecydowany, a ci, którzy dali się nabrać na preparaty, które rzekomo miały ratować ich życie, w dużej mierze sprowadzają na nich niebezpieczeństwo, chociażby w postaci niepożądanych odczynów poszczepiennych, ale niebezpieczeństwem także jest segregacja sanitarna, której podlegają i ci zaszczepieni, i niezaszczepieni. Także tutaj sam podział jest dyskryminujący nawet dla tych, którzy są zaszczepieni, ponieważ już wpisują się w jakąś kategoryzację, które jest odczłowieczeniem, dehumanizacją. I miejmy nadzieję, że ci ludzie także się przeciwstawią i przyznają się do błędu. Nabraliśmy się, staliśmy się ofiarą manipulacji, no bo przecież nie ma ludzi odpornych na propagandę tak zakrojoną na tak szeroką skalę, jaka jest w tym przypadku. Bo pamiętajmy o tym, kwestia COVID-a i kwestia tak zwanej pandemii to nie jest tylko kwestia Polski. Aktualnie nie ma kraju chyba na świecie, w którym moglibyśmy mówić o pełnej normalności. Nawet jak oglądam zdjęcia moich byłych kolegów, albo nawet aktualnych kolegów pracujących na misjach, chociażby w Beninie, to tam ci czarnoskórzy, rdzenni mieszkańcy wraz z misjonarzami robią sobie zdjęcia w buszu, w maseczkach z jakichś starych skarpetek. To jest totalnie niepoważne, to nie przynosi żadnej korzyści, jednak widzimy, jak daleko ta propaganda dotarła. Z pana obserwacji wynika, że na jakim etapie w ogóle właśnie pandemii się znajdujemy? Jesteśmy na początku, w środku czy na końcu? Niektóre kraje, jak na przykład Hiszpania, zastanawiają się nad tym, żeby COVID-19 traktować jako grypę. Więc jakie światełko w tunelu jest? Tylko pytanie, czy tutaj więcej mamy marzeń, więcej mamy takiego bicia piany, czy rzeczywiście jest tutaj jakaś szansa na to, że sytuacja się odmieni? Ja myślę, że granica już została przekroczona albo przesunięta. To jest trochę tak jak w szkole frankfurckiej, jak możemy wyczytać w publikacjach Adorno, Lukacsa i tak dalej.
przesunąć granicę. Jeżeli granica zostanie przesunięta, to już się raczej nie wróci do tego punktu, z którego się wyszło. Granica jest przesunięta i pewnie będziemy trwali albo w tym miejscu, w którym jesteśmy, albo delikatnie zrobi się krok do tyłu. Nic więcej. Natomiast granica dalej będzie przesunięta, czyli będzie można swobodnie dotrzeć do tego punktu, w którym jesteśmy. Czyli do tej segregacji, to jest do podpisywania jakichś ankiet covidowych, szczepiennych, idąc do kina, gdzie wymaga się od nas jakichś deklaracji, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie, bo jeżeli nie, to proszę wyjść z budynku, mimo iż niejednokrotnie kina są częścią instytucji publicznych, na przykład w centrach kultury. I tam są ludzie dzieleni na tych, którzy mogą wejść do kina i tych, ci, którzy nie mogą. A gdy się zapyta, bo rozmawiałem z takimi ludźmi, którzy tam administrują, na jakiej podstawie przeprowadzają taką segregację, mówią, że na podstawie decyzji pana dyrektora. A ja mówię, czy jest jakaś podstawa prawna, ustawa, albo już nie mówiąc o konstytucji oczywiście, ale ustawa. No nie, ale to jest decyzja pana dyrektora i my musimy tę decyzję, przy tej decyzji przestrzegać. Smutne jest to, że ci ludzie wykonują rolę pewnego rodzaju Sonderkommando albo kapo, chyba to jest dobre określenie, bo oni nie są gestapo, oni będą traktowani przez wyżej postawionych tak samo jak każdy inny. Także chyba takie Sonderkommando czy gestapo, czy kapo to jest dobre określenie. Oni partycypują w przestępstwie, w bezprawiu, które się rozpanoszyło. Pytał mnie pan, panie Sebastianie, jak się na to zapatruje, gdzie będziemy dalej? COVID albo fala COVID-a przychodzi zawsze wtedy, kiedy jest fala grypy, kiedy jest sezon grypowy. Zatem jeżeli sezony grypowe są od wielu, wielu, wielu lat i nie można ich się pozbyć, to tak samo nie pozbędziemy się koronawirusa, COVID-19. I nie pomogą w tym żadne szczepionki, żadne maski, żadna segregacja. Jedyne dobre, co w ogóle możemy wyciągnąć z tej całej koronawirusowej histerii, jest to, że ludzie myją częściej ręce, że są dozowniki w sklepach i te ręce można sobie wymyć. I tak naprawdę to jest jedyna rzecz pozytywna, którą możemy wyciągnąć z tej histerii, którą nam zgotowano nie tylko na terenie Polski, ale globalnie. Tak więc ewentualnie mały krok do tyłu, ale będziemy stać w tym miejscu, w którym jesteśmy i sezon grypowy będzie zawsze i sezon covidowy także. Jak pan się w ogóle zapatruje na Kościół katolicki w Polsce, na świecie, jeżeli chodzi o podejście właśnie do sprawy pandemii koronawirusa? Czy tutaj troszeczkę Kościół nie postępuje, nie wiem czy źle, ale zbyt pochopnie z niektórymi decyzjami właśnie związanymi z COVID-19. Czy Kościół nie podejmuje żadnych decyzji w tym zakresie, które są istotne? Żadnych decyzji mających rolę pedagoga, pedagogiczne decyzje, nie ma żadnego podszeptu wychowawcy, świadków wiary, którym winni być biskupi, księża, ale zwłaszcza biskupi jako magisterium Kościoła. Moja książka, moja walka o prawdę. I prawdę mówiąc, to co napisałem na temat Kościoła, to się doskonale wpisuje w tę sytuację, w której się znajdujemy. Kościół od lat, nie tylko od lat 60., czyli wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z Soborem Watykańskim II, ale o wiele wcześniej także, trawi choroba o nazwie polityczna poprawność, czyli nie wychylamy się, bo jeżeli wychylać się nie będziemy i nie będziemy wchodzić w sprawy, które kojarzone są ze sprawami polityki pisanej przez małe P, nie przez wielkie P, to nikt nie będzie nas krytykował, zaglądał nam pod sutannę, nie będzie patrzył, co wyprawiamy w pałacach biskupich i tak naprawdę będziemy mogli podtrzymać status quo Kościoła, które zostało wypracowane z lepszym lub gorszym skutkiem przez 2000 lat. Możemy mówić o tych okresach, kiedy Kościół był naprawdę bardzo silny mocą wiary, mocą mądrości, mocą wiedzy, mocą metodologii nauk, ponieważ tutaj wielki jest wkład Kościoła w nauczanie, w nauki empiryczne i tak dalej. Natomiast też możemy mówić o tych takich zdecydowanych tąpnięciach Kościoła, czy to w zakresie moralnym, czy w zakresie wiary, czy właśnie także i w zaangażowaniu w kwestie
nauki. Kościół tkwi w tej politycznej poprawności, nie sposób tego nie zauważyć. Nie ma jasnych deklaracji w kwestiach naglących, w kwestiach ważnych. Sięgnijmy pamięcią do roku 2015, gdy pojawiały się takie głosy, aby z jednej strony znormalizować prawo do życia, czyli wycofać się z tego, z czego wycofano już się w październiku 2020 roku dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu, czyli z tej przesłanki o aborcji eugenicznej. I jak w tej sprawie zachował się Kościół? No oczywiście i też byli tacy, którzy chcieli totalnie liberalizować prawo aborcyjne. Liberalizować, nie do końca dobre słowo, ale denormalizować. Pojawił się Kościół katolicki w osobie arcybiskupa Gądeckiego, który jest reprezentantem episkopatu jako sekretarz. Arcybiskup Gądecki wtedy opublikował list, w którym wskazuje na to, iż winniśmy kierować się w kwestii aborcji swoim sumieniem. Istna relatywizacja, która doskonale wpisuje się w to, co można usłyszeć z ust lewicowych polityków z sejmowej mównicy. Sumienie to jest subiektywny sąd rozumu, zaś obiektywnym sądem rozumu są prawa, prawdy wiary, a zwłaszcza rozum pozbawiony wszelkich subiektywizmów, czyli w naszym przypadku będzie to prawo naturalne, będzie to zdrowy rozsądek po prostu. Zdrowy rozsądek, na który się dość mocno kładzie teoretycznie nacisk, chociażby w kościele anglikańskim. Warto na to zwrócić uwagę, jednak ile tam zdrowego rozsądku jest w praktyce, to jest zupełnie inna para kaloszy. W też kościele rzymskokatolickim także oczywiście w myśleniu tomistycznym, personalistycznym także na to się kładzie duży nacisk. Płynąc, no tutaj episkopat powiedział, róbcie jak chcecie, nie staniemy w obronie nienarodzonych, jak to zrobił chociażby prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Wyszyński. Tak samo jest i w tym przypadku. No, Kościół zawsze był taką ostoją, taką twierdzą wolności, twierdzą prawa do życia, twierdzą wartości, które niekoniecznie muszą być związane w sposób bezpośredni z objawieniem na pierwszy rzut oka, ale są to także wartości, z którymi identyfikuje się osoba niewierząca, ale racjonalnie myśląca. Czyli prawo do życia, czyli poszanowanie drugiego człowieka, czyli sprzeciw wobec ideologii, które szerzą szowinizm, które odbierają wolność. W tym przypadku bez wątpienia mamy do czynienia z odbieraniem ludziom wolności, z segregowaniem ich na lepszych i gorszych, z wciskaniem ludziom preparatu, który nie jest wystarczająco przebadany, z wciskaniem ludziom preparatu, który sprowadza na nich także choroby oraz śmierć. Kościół wbrew tej politycznej poprawności, wiedząc, że zostanie skrytykowany przez obóz władzy, nie tylko, ale i przez całą opozycję, wiedząc, że może stracić jakieś dotacje finansowe, które otrzymuje od organizacji rządowych czy pozarządowych, że zostanie skrytykowany po raz kolejny i podniesiony temat chociażby zamiatania pedofilii pod dywan, czym tak samo no, Kościół sprowadza na siebie hańbę, ponieważ nie przeprowadzając tutaj prawdziwego katarzis, Kościół sprowadza na nas, jako na członków Kościoła, część Kościoła, eklezji, jako członki ciała Chrystusowego, sprowadza na nas chorobę, ponosi za to też większą odpowiedzialność, no ale też plują na gniazdo, w którym się znajdują, nie oczyszczając tego gniazda. Wracając do tych decyzji Kościoła katolickiego. Tutaj powinien być list pasterski, bardzo klarowny i bardzo jasny, że Kościół będzie stał i stoi na straży wolności, że tutaj każdy powinien podejmować sam decyzję w kwestii ewentualnego przyjęcia preparatu będącego na etapie eksperymentu medycznego. Kościół w swej doktrynie nie zabrania partycypacji w eksperymentach medycznych, jednak powinien się sprzeciwić tym emocjonalnym naciskom, propagandowym naciskom i segregacji, która wolność odbiera. Tego nie ma i świadczy to tylko o tym, że Kościół gdzieś jest w bardzo złym punkcie swojego istnienia. Naci hierarchowie nie są żadnymi pasterzami, ale są wilkami w owczych skórach,
które prowadzą swoje owieczki, baranki na rzeź. W wielkim skrócie oczywiście mówiąc. Moje pytanie wynikało też stąd, tu mam też przygotowaną właśnie taką informację, że niedawno po raz kolejny hierarchów kościoła skrytykował ksiądz Daniel Nolan z parafii Matki Bożej z Góry Carmel w stanie Colorado. I on użył takiego sformułowania, że ucisk niezaszczepionych ludzi poprzez stosowanie nakazów szczepień stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości i narusza nauczanie kościoła katolickiego. Ma pan podobne zdanie właśnie na ten temat, czy to są zbyt mocne nawet słowa? To są dobre słowa. Oczywiście w tego typu przekazie hiperbolizacja ma znaczenie, żeby podnieść temat nieco, żeby potrząsnąć społeczeństwem i myślę, że autor tych słów miał właśnie taki zamiar, żeby trochę zhiperbolizować, mówiąc o tej zbrodni przeciwko ludzkości, żeby temat podnieść na nieco wyższy poziom w zakresie emocji, zwłaszcza, że emocjami tutaj w związku ze szczepieniami cały czas się majstruje, operuje i na nie się naciska. Ja bym tutaj odniósł, szanownych państwa, do piątego przykazania dekalogu, które mówi nie zabijaj. W związku z przykazaniem nie zabijaj, należy je rozpatrywać, patrzeć na nie jako na konieczność szanowania własnego życia i nieściągania na siebie niebezpieczeństwa, jeżeli doświadczenie empiryczne nam podpowiada, może coś mi się stać. Jeżeli chociażby, nie wiem, nie potrafię jeździć motocyklem żużlowym, a siadam na niego i jadę kilkadziesiąt kilometrów na godzinę tym żużlem w kółko i w kółko i w kółko, aż w końcu się wywracam, łamię sobie ręce i nogi, to jest to także mój grzech, moje przewinienie względem prawa Bożego, a także i wobec zdrowego rozsądku, ponieważ ja nie miałem zdolności takich, aby na tym motorze jeździć i po prostu nie poszanowałem swojego życia tylko po to, żeby poczuć nieco adrenaliny. W przypadku szczepionek jest w pewnym sensie podobnie. Analogia może jest nieco kiepska, ale mam nadzieję, że państwo zrozumiecie, co mam na myśli. Jeżeli nawet przez strony internetowe resortu zdrowia docierają do nas informacje, ale nie tylko, bo także od znajomych, że nagle ktoś po szczepionkach umiera albo ma udar mózgu, w ogóle ta lista wszystkich NOP-ów jest niesamowicie długa, zatorowość płucna, zatrzymanie krążenia, obrzęk płuc, zapalenie płuc, zaburzenie rytmu serca, migotanie przedsionków, trombocytopenia, gwałtowny spadek lub wzrost ciśnienia, spadek saturacji, ludzie tracą na chwilę wzrok, mają problemy z pamięcią po przyjęciu pierwszej, drugiej lub trzeciej dawki. Także osoby młode, bo sam sprawdzałem na stronach rządowych, jakie są NOP-y u osób najmłodszych, to są nawet zawały serca u osób najmłodszych. No to zdrowy rozsądek i piąte przykazanie nie zabijaj winno nas skłaniać do tego, żeby jednak tego preparatu nie przyjmować, bo ściąga na nas po prostu niebezpieczeństwo. Przyjmowanie go jest nieposzanowaniem zdrowia. Zwłaszcza jeżeli zestawimy to z faktem, że szczepionki nie chronią przed zakażeniem. Zwłaszcza jeżeli zestawimy to z faktem, że szczepionki nie chronią przed śmiercią. W dniu wczorajszym jeden ze znajomych z Gdyni pisze do mnie informacja z pierwszej ręki od lekarza ze szpitala. Przybył do szpitala 34-letni mężczyzna, zdrowy jak ryc. Tydzień czy dwa tygodnie wcześniej przyjął, dwa tygodnie chyba wcześniej przyjął szczepionkę, trzecią dawkę, zawał, zmarł. Zdrowy, wysportowany. Tak samo no, mają problemy ze zdrowiem niejednokrotnie lekarze, o czym donoszą, lekarze, sportowcy, o czym donoszą media. Ich serce jest obciążone długimi dystansami, które przemierzają na nogach, tak? Do tego obciążenie układu krwionośnego ma miejsce po przyjęciu tego właśnie preparatu. I wpadliśmy, mówię, może nie tyle zbrodnie przeciwko ludzkości, co w totalne nieposzanowanie piątego przykazania nie zabijaj, czyli szanowanie własnego zdrowia. No bo jeżeli przyjmiemy fakt, który wyartykułował doktor Sobolewski, Marek Sobolewski, statystyk z Politechniki Rzeszowskiej, z którego na Wprawo.pl o tym piszemy,
z którego statystyk wynika, że większość zakażonych koronawirusem to są zaszczepieni, no to na pewno przyjmowanie tej szczepionki, jeżeli jest świadome i z pewną premedytacją, jest sprzeniewierzeniem się wobec piątego przykazania nie zabijaj. No jeżeli ktoś to robi nieświadomie, padł totalnie ofiarą manipulacji, codziennie słucha tylko i wyłącznie Polsat News, Telewizję Polską i TVN i krótko mówiąc jego autorefleksja i refleksje jest na niskim poziomie, no to jego świadomość w popełnianiu tego typu grzechu może być o wiele niższa. Natomiast ten dostęp do informacji jest dość duży, stąd ja bym bardziej kładł na to, że przyjmowanie szczepionki na COVID-19 jest sprzeniewierzeniem się wobec piątego przykazania nie zabijaj. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, biorąc pod uwagę te wszystkie fakty, które są przedstawiane nawet na stronach resortu zdrowia. Więc automatycznie uważam, że nasuwa się kolejne pytanie, czy pandemia COVID-19 sprzyja pontyfikatowi papieża Franciszka, czy wręcz przeciwnie, bo tutaj też zdania środowiska właśnie kościelnego, ale też nie tylko kościelnego są podzielone, zwłaszcza, że to chyba nikt nie ukrywa tego, że papież no, ma dosyć duże poparcie środowisk lewicowych obecnie. No i poparcie, co daje mu poparcie środowisk lewicowych? Może jakieś pieniądze, może większe granty dla Watykanu, dla kongregacji, może klepanie po plecach i dobra prasa lewicowa. Tylko czy daje mu to spełnienie misji ewangelicznej? Czy ci lewicowcy, którzy są głaskani przez niego po głowie, oni okrzykują się nagle chrześcijanami, wyznają publicznie wiarę, głoszą Chrystusa, stają się osobami praktykującymi? Nie widzę, czyli ta jego misja, prawdę mówiąc, która winna być misją ewangelizacyjną, apostolską, nie jest spełniana. Na pewno papież dzięki temu, że jest ta pandemia, otrzymuje dużo świętego spokoju, czyli dzięki tej politycznej poprawności. Właśnie ja tam nie skończyłem. Biskupi otrzymują święty spokój, czyli nikt im nie zagląda, mówię, do pałacu i nie grzebie w kościelnych sprawach. Kościół sobie egzystuje, z kadencji na kadencję biskupi przekazują sobie dobry stan majątkowy danej diecezji, a liczba wiernych delikatnie się zmniejsza, ale zdają się na to w ogóle nie spoglądać. Tak samo w przypadku papieża Franciszka. No, jeżeli on chwali te szczepionki, zachęca do szczepień publicznie, bo to robi, i spotyka się z przedstawicielem Pfizera, bo także to robi, to środowiska lewicowe się cieszą, mówią, patrzcie, Franciszek nawet to robi i otrzymuje tak zwany, mówię, święty spokój od środowisk lewicowych, a na stronę prawą on w ogóle nie patrzy, nie patrzył nigdy. Poza tym ta kwestia tego koronawirusa, tej pandemii przykrywa wiele innych skandali, które dzieją się w Watykanie, w kongregacjach, jak chociażby próba beatyfikacji Andrzeja Szeptyckiego, który był istnym mecenasem ludobójstwa na narodzie polskim w latach II wojny światowej, który oddawał cześć Stalinowi i Hitlerowi, który jest po prostu jednostką podłą i dążył do tego, żeby Polsce odebrać niepodległość, czy to w okresie wojny polsko-ukraińskiej w latach 18-19, czy w okresie II wojny światowej. Tak więc i o tym się nie mówi, tylko mówi się o jakichś szczepionkach, o COVID-zie, o koronawirusie. Tymczasem Polacy i w ogóle świat winien normalnie funkcjonować. Jednak ta granica, mówię, jest przekroczona i tym COVID-em będzie można przykryć wiele afer. Z jednej strony mówi Pan o tym właśnie, że świat, no, to nie da się ukryć, bo tak jest, że toczy się całe nasze życie wokół COVID-a, ale z drugiej strony mimo wszystko wydaje mi się, że jeszcze Polacy są takim narodem, który potrafi się temu w jakiś sposób przeciwstawić. No i właśnie z czego to wynika, że u nas jednak mimo wszystko w naszym państwie są problemy z tym, żeby te pewne obostrzenia, które na przykład funkcjonują na Zachodzie, które funkcjonują w Australii, wprowadzić. My jesteśmy doświadczeni historią i z tego to wynika, czy tutaj są inne podłoża? Zastanawiałem się w ogóle nad tym i czynników jest właśnie, myślę, kilka. Po pierwsze, doświadczeni historią na pewno jesteśmy i mamy w sobie taką mentalność, że jednoczymy się, gdy odbierana nam jest wolność. Jednoczą się ludzie z lewicy, z prawicy, z
ze środka. Chociaż prawdziwym środkiem powinni być ludzie, którzy się gromadzą wokół idei narodowej, bo to jest realny środek Polski, natomiast światopoglądowy, bo to jest personalizm, to jest zdrowy rozsądek. Jednak zostawmy teraz tę kwestię. To jest na pewno jeden z czynników, chociaż nie wszyscy się jednoczą, jak widać, bo niektórzy padli ofiarą manipulacji, nie chcą się do tego przyznać i uderzyć w pierś publiczny. Z drugiej strony, tak spoglądając na kraje europejskie, wydaje mi się, że nie tylko Polacy się sprzeciwiają. Sprzeciw jest coraz wyraźniejszy w Niemczech, coraz wyraźniejszy we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii, w Wielkiej Brytanii, w Czechach. Tam obywatele tamtego kraju, tamtych krajów też nie godzą się na segregację i na przymus szczepień. Tak więc Bogu dzięki, że z każdego kraju jakaś iskra wypływa. I z Polski jest iskra, i z Niemiec jest iskra, i z innych krajów jest iskra. W Słowenii także wiem, że tam protestują bardzo obywatele tamtego kraju i sprzeciwiają się segregacji. Tak więc myślę, że stawianie w taki sposób pytania, że my w tym zakresie jesteśmy wyjątkowi, w tym wypadku jest nietrafione, chociaż sam tak przez dłuższy czas myślałem. Ja widzę tę iskrę w wielu krajach i za to Bogu niech będą dzięki. To może inaczej troszeczkę zapytam. Dlaczego nam się udaje właśnie mimo wszystko z tymi obostrzeniami walczyć? No bo okej, w tamtych krajach mamy do czynienia, tak jak pan mówi, właśnie odnośnie tego, że tam są protesty, bo to widać też nawet w relacjach telewizyjnych, w internecie możemy przeczytać, ale tam mimo wszystko te obostrzenia są wprowadzane, mimo tych protestów. U nas na taką skalę nie ma ich wprowadzanych. Właśnie, czy to wynika z tego, że rząd boi się Polaków, czy to wynika, że okej, z jednej strony rząd ma pewnie jakieś, jakby to powiedzieć, zalecenia z gdzieś tam z wyższych sfer światowych, no ale no właśnie, ma obawy, żeby te obostrzenia u nas wprowadzić, te różne przymusy i tak dalej, no bo obawia się narodu. No i właśnie, z czego to może wynikać? No, czynniki są dwa. Pierwszy jest ten, o którym już mówiłem, że PiS to jest partia silna wobec słabych, słaba wobec silnych, czyli nacisk społeczny w naszym przypadku odgrywa istotną rolę, bo taką partią jest PiS. PiS dostosuje swoje poczynania w dużej mierze, jednak nie w zupełności, ale w dużej mierze do tego, jaki jest nacisk. Jeżeli nacisk polskich obywateli będzie bardziej przekonujący od tego, który będzie ze strony koncernów farmaceutycznych, czy Unii Europejskiej, czy światowej finansjery, to mamy szansę tutaj wiele ugrać. Z drugiej strony jeszcze tutaj metoda PiS-u jest następująca. Obiecamy wiele, obiecujemy wiele, a potem wygaszamy te wszelkie obietnice, które padły. Swoją drogą jest to parafraza bodaj słów Morawieckiego, które padły chyba w restauracji Sowa i Przyjaciele, kiedy ten był jeszcze doradcą Donalda Tuska. I tak samo trochę jest w tym przypadku. Tutaj nastraszyliśmy troszeczkę, że będzie jeszcze gorzej. Niech Polacy zobaczą w innych krajach, jak może być przerażająco, a my gdzieś w pewnym momencie postawimy znak stopu, gdzieś postawimy tę granicę, i Polacy będą się cieszyć, jaki to mają wspaniały rząd, ponieważ ten potrafił przeciwstawić się tym wszelkim naciskom, które dochodzą do nas z zewnątrz. Tak to wygląda, nie jest to wielce skomplikowane i metody działania PiS-u w tym zakresie, tę metodę łatwo zaobserwować w tych przypadkach, o których już mówiłem. Wiele zależy od nas, nacisk oddolny, jeżeli będzie, to możemy troszeczkę jeszcze ugrać, natomiast rodzi się teraz wielkie pytanie. Czy uda nam się wrócić do zupełnej normalności dzięki naciskowi społecznemu? Na chwilę obecną wydaje mi się, że nie. Jednak nie chcę trącić tutaj pesymizmem i pesymizm w Państwa serce chcę wlewać. Miejmy nadzieję, że w tym zakresie się mylę i przy pomocy Bożej łaski uda nam się osiągnąć jeszcze wiele. No właśnie, ostatnie pytanie chciałem zadać. Po części już pan mi odpowiedział na nie teraz i też przy wcześniejszych moich pytaniach.
Czy my możemy jeszcze spodziewać się jako takiej normalności w naszym życiu? Czy my do jakiego etapu możemy dojść w kwestii pandemii? Czy zatrzymanie na przykład obowiązkowych szczepień to już będzie nasz sukces i okej, wtedy uznamy, to jest taka nasza normalność, ta nowa normalność? Czy jesteśmy w stanie ugrać coś więcej? Z czasem, ja nie mówię, że to się wydarzy na przykład 2-3 lata, ale w dłuższej perspektywie na przykład 8-10 lat. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie. Wiem za to, że sukcesem nie będzie tylko odstąpienie rządu od przymusu za wyszczepiania społeczeństwa. Sukcesem, jeżeli możemy mówić o sukcesie, będzie powrót do prawdziwej normalności, będzie powrót do punktu sprzed marca 2020, bo jeżeli coś chcemy osiągnąć, to sięgajmy wysoko, sięgajmy gwiazd, a nie tylko po półśrodki. Nie guźmy się na to, że przesunięto nam granice i będziemy cieszyć się z jednego kroku wstecz. Nie. My, jeżeli chcemy osiągnąć sukces, domagajmy się, wręcz żądajmy powrotu do tego, co było przed laty, czyli normalne funkcjonowanie, korzystanie z budynków publicznych, chodzenie na mecze, do kina, do teatru, bez okazywania jakichś świstków, które już w Wielkiej Brytanii nie będą obowiązywać, bez noszenia jakichś skarpet na twarzy, które tak naprawdę nie przynoszą żadnego pożądanego efektu. No bo proszę mi wyjaśnić, jaki ma sens wysyłanie dzieci na kwarantannę z całej klasy, jeżeli w dany dzień, w poniedziałek na przykład, pani wiedziała, że pani się rozchorowała, albo inaczej, pani jest nosicielem koronawirusa. Wieczorem dowiedziała się, że jest nosicielem i następnego dnia dzieci mają iść na kwarantannę. No przecież dzień wcześniej te dzieci z tą panią były w klasie, czy na lekcjach WF-u, czy na lekcjach religii, czy na lekcjach matematyki. I miały z nią kontakt. Jeżeli ta pani zaraziła, to już zaraziła wszystkich. To jest chyba sprawa oczywista. Jeżeli nie zaraziła, to nie zaraziła. Ta pani niech idzie i siedzi w domu, jak to było za starych dobrych czasów, normalności, kiedy ktoś był chory, to siedział w domu, żeby innych nie zarażać, nie zakażać, a dzieci normalnie niech funkcjonują w szkołach, bo poziom nauczania po prostu totalnie spadnie. I wróćmy do tych starych czasów, kiedy kobietom w ciąży odradzało się przyjmowanie paracetamolu, przyjmowanie antybiotyków i jakichkolwiek innych szczepionek, bo teraz EMA, ta Europejska Agencja Leków, na konferencji prasowej twierdzi, że szczepionka Pfizera jest bezpieczna dla kobiet w ciąży, ponieważ zorganizowano badania, kto te badania przeprowadził, na 65 tysiącach kobiet brzemiennych. No chwila, no kiedyś kobieta w ciąży nie mogła nic przyjmować dla bezpieczeństwa dziecka, a teraz nagle szczepionka w fazie eksperymentalnej jest bezpieczna i można ją przyjmować. To jest totalny absurd i jeżeli chcemy normalności, to musimy wybić z głowy te głupoty, które wciskają nam do głów albo próbują nam wciskać ludzie, którzy byli w Radzie Medycznej, a teraz będą w nowej Radzie Medycznej. Jest taki Bartosz Fijołek czy Fijałek, lekarz medyczny. No takie kocopały on opowiada przecież na temat tych szczepionek, że tego się, to się w głowie nie mieści. Ciekaw jestem, czy on jest w jakiś sposób powiązany z koncernami, czy nie, czy robi to tylko dlatego, ponieważ jest takim indolentem w tym zakresie i nie widzi niebezpieczeństwa związanego ze szczepionkami, nie widzi odbierania wolności. Natomiast wtedy będziemy mogli mówić o prawdziwym sukcesie, że ci, którzy gadają brednie na temat bezpieczeństwa tych preparatów, oni publicznie zostaną określeni przez społeczeństwo mianem foliarzy i będzie to dla wszystkich zupełnie oczywiste, że ten, kto w tym partycypował, ten zdradził naród i ten jest po prostu foliarzem. I na tym postawmy dzisiaj kropkę, zachęcając wszystkich do tego, żeby rzeczywiście stanąć twardo po stronie dobra, no bo tutaj chyba trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z walką dobra ze złem, więc moim i Państwa gościem był pan Jacek Biendar, były duchowny oraz obecnie redaktor naczelny portalu wprawo.pl. Bardzo dziękuję, panie Jacku. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie taki postscriptum jeszcze dokonać, że tutaj moja redaktorka, publicystka portalu wprawo.pl wydała teraz książkę pod tytułem COVID-owe getta, Katarzyna Treter-Sierpińska. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, a jest to doskonała pozycja, bo jest to zebranie wszelkich faktów, połączenie je w jedną całość i wyciągnięcie wniosku, gdzie teraz jesteśmy, to Państwa zachęcam, sklep myślnik wprawo.pl. Panie Sebastianie, ja dziękuję za zaproszenie
i dziękuję Państwu, że chcieliście nas wysłuchać. Dziękuję Panie Jacku raz jeszcze. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie.